Siema, tutaj jest Partia TX, a dzisiaj gramy sobie taką luźną jakby gierkę z mojego konta, bo jak zacząłem nagrywać na swoim koncie od niedawna, to sporo osób pisało, żebym nagrał Rengara na swoim koncie, bo dawno w sumie nie było. Także no, nagrywamy sobie Rengara na platynie. Jestem platynie 3 obecnie. Prawie 2. Może niedługo wyjdę do dwójki, ale nie wiem. Nie wiem, czy mi się to w końcu uda. Co się dzieje w ogóle? Co wy robicie? No, także... Zobaczmy, jak to wyjdzie. Testuję sobie talizman do dżungli, bo widziałem, że sporo osób gra z nim na rengarze normalnie, czyli się nagrywa się tak, tak. Także sporo osób gra tym talizmanem. Nie wiem, jak to będzie działać. Widzę, widzę. Co ty typie mi tu w ogóle próbowałeś zrobić? No nie skoczyłbym na niego, ale olać. Także no, może ten talizman działać. W sensie on, widzę, że HP Regen, w sensie teraz mam spotkiem, także zaraz przetestujemy. A, przypomniałem o zostawieniu suba na kanale, ostatnio nie przypominam o tym, w sensie nie wiem nawet, czy przypominam czy nie. Chyba nie przypominałem na urfach, także przypominam teraz, zostawcie suba na kanale, zostawcie ocenę pod filmem. No, także przyda się, kanał się bardziej rozwinie, dzięki wam. No i to będzie bardzo, bardzo miłe, no, że zostawicie coś po sobie, jakiś komentarz, ostatnio pisałem. Ostatnio, w sensie mówiłem, żebyście napisali jakikolwiek komentarz, jaki tam chcecie. No, na przykład jak co tam na obiad zjedliście dzisiaj, co zjedliście na kolację. O, bo to jest jakoś przed filmem albo w czasie, nie wiem. Także no, napiszcie. Wiecie, komentarz zawsze pobudzi ten. Znaczy podobno, nie wiem, czy to działa nadal. Czy to w ogóle cokolwiek daje, ale możliwe, że coś tam daje. Także no, piszcie, co jedliście na kolację, albo co jecie w tej chwili, jak oglądacie ten film. Dobra, weźmy sobie to gówno. Zesmajtuję to. Mogłem użyć W chyba, bo mi się więcej uleczył, ale ważne. Dobra. W sumie sporo się HP traci tym rengarem w dżungli. Patrzcie, ledwo robię ją. Czy zaraz no, oczywiście ludzie napiszą, że to przez to, że talizman wziąłem, no ale... ogólnie dużo się traci HP rengarem, ale przez to, może przez to, że się przyzwyczaiłem do tego, że się mało traci innymi czempionami, w sensie mniej dużo, bo tym, kurde, ale taka luźna gierka, wiecie, dam wam ją raczej nieważne, co się stanie, przynajmniej mam taki zamiar, a czy tak będzie na serio, to zobaczymy. Na budka poczekać, poczekam te 10 golda, w sumie butek się zawsze przyda, nie? Dobra, i lecimy. Także no, nadal bez Grześka, nadal bez Dzionka. Dzionka w sumie dawno nie było, chyba 2 miesiące na tym kanale. No ale kto pamięta, niech pisze o Dzionku. Także no, a z Grześkiem pewnie live'a zrobimy. Także tak jak to, co ostatnio mówiłem w filmie, kto nie wie, niech obejrzy sobie, co tam mówiłem. Wymuszamy. Oni pewnie będą chcieli cofnąć. Pewnie mają tu wardę, mi się wydaje. Nie wiem. Tak, miałem już. Nice. Hello. Najsik, najsik. Także gierki w miarę wychodzą. Nice. Tak się wydarło. W nocy nagrywam, jakby ktoś nie wiedział, więc trzecia. A ja nagrywam, także nie mogę się za bardzo drzeć, a nie emocjonować. W sensie emocjonować mogę, ale muszę to pokazać w inny sposób niż darcie mordy, jak zwykle. Dobra, wzięliśmy. A wezmę sobie jeszcze te wilczki. Chyba dam radę. Happy New Year. Happy New Year, what the fuck. Pożyć, ja to zrobię? Zrobię na chillku.
łatwo. Dobra, także no, też muszę sobie pograć trochę więcej tym Rengarem, bo no strasznie mało nim gram. U siebie na Rengarach ogólnie ostatnio waj cisnę. Może on coś nagra, więc nie niedługo. Zobaczymy jeszcze, ale ogólnie waj mi się strasznie przyjemnie gra, także nie wiem czemu po prostu. To jest teleport, nie, z Ignite. I tak zostaje w dupę? Jarvana? Ciekawa. Ciekawe, Udyr. Aha, bo on z armorem zaczął, tak? Czy mi się wydaje? Dziwne, że gra z Ignite'em zaczął z armorem. To jest. To jest bez sensu. Aha, pod krople on gra. To ciekawe, co to będzie za build. Nie wiem, nie mam pojęcia. Goście sobie tutaj widzę, testuje. No ale spoko. Ja nic do tego nie mam. W sensie to jest luźna gierka. Czy wygram, czy przegram. No nie ma to znaczenia. Tego Rankeda mógłbym wam jakoś niedługo nagrać. Bo też o Rankedy prosiliście w komentarzach, także coś tam może niedługo będzie. Spoko by było, jakbym wam coś nagrał. Czekajcie, co tu się dzieje? Dobra. Mógłbym spróbować zabić tą katę. W sensie, czy ona ma warda? Ta ładnie puszczuje linię. Łatwo. Czy ja muszę erkować? A kurde. Nie wiem, na kim ja to mam. Jego w ogóle go nie pokazuje. No ale dobra, ale to. Myślałem, że to lepiej wyjdzie. Udyr dostaje mocno w mordę, leci pod armor. No takie. No, grać Udyrem na topie i napieprzać ten armor. No czym wiecie. Jak kto woli, nie? Ale ostatnio z tego co widziałem, popularny Udyr na topie. Czy mogę wam go nagrać długo? Na topie popularny Udyr obecnie to chyba pod Lethality. W sumie tak jak większość postaci. Mam nadzieję, że nagram przed patchem. Nie wiem kiedy patch wychodzi. Czy to będzie już w ten. Nie, przyszły chyba. Chyba przyszły ten. Chyba przyszły wtorek czy środę, tak? Bo dopiero tydzień jest ten patch, to mi się wydaje. Więc no, jakoś za tydzień. Czekajcie, co tu sobie polecieć? Ten item do końca. Dobra, dajcie go. Nie wiem, czy buta nie opłacałoby się bardziej, ale już dobra, złożyliśmy to. 3-0 Jarvan, no Jarvan strasznie silny. Full AD zwłaszcza. O, full Lethality Jarvana bym wam chętnie nagrał, bo gościu naprawdę może ADC, kliknąć R i no i znika. Mega. Czekajcie. Dobra, zróbmy sobie to. Nie wiem, po co skoczyłem. No dobra. Nie padnie, błagam, błagam, dobrze. Odsuń się, typie, błagam, odsuń się. Chcę, żeby spuszował. On będzie dive'ował Udyra. Ja pieprzę. Co ty żeś w ogóle zrobił? Czy mam z nim szansę? Tough. Jak łatwo? Jak łatwo? Co nam się dzieje? Co się stało nam idzie? Nie wiem, co się stało. Ale okej. No, nice. Nice. Dawno nie miałem gry Rengarem, w której mam 0 deadów. Przynajmniej do 10 minuty. Jest dobry gracz. Zgankuję jeszcze raz. On nie ma tam Warda, on ma w poprzednim chyba krzaku. Także. A, bo może w tym ma. Cholera. Nie spojrzałem. Dobrze. Wolę stać w tamtym. Dobra, czekajcie. Centra kupił. Budka na cooldowny. To będzie miał 30.
Kurde, że się puszujesz tak głupi. A myślałem, że będzie chase'ował tego ubiera. Czajcie, bo on możliwe, że to będzie. Co, ma warna na mnie? Musi mieć wardę na mnie, czy nie? Nie, nie, nie! Nie skoczyłem do niego. Kurde, ta karta. Nie wiedziałem, że ona aż tyle zada. To było słabe, strasznie, bo wzięła ze mnie 150 golda. Nie opłacało się, w luj. Mogłem sobie pójść po prostu i przeżyć. No dobra, olać. Weźmy tego budka. No to czy tak się zastanawiam, bo mało ludzi teraz tego budka leci też na ręgarze. W sensie, czy on wyszedł z mody na tym ręgarze? No ja brakuje mi 10% cooldownu, ja będę miał z tego. W sumie na tym buildzie będę miał niby z tego dodatkowo, ale zamiast tego można wstawić co innego. Ludzie Black Cleavery teraz lecą też na ręgarze, może sobie testnę w tej grze, no bo to jest jaka luźna gierka, w której testuję w sumie. Ale nie potrzebuję, stałem na tym top, nie potrzebnie. Czekam na komentarze. Testujesz sobie? Se testuj poza filmikami. A nie. Nie, no jak ona mnie... No w sumie jestem debilem, bo szedłem tutaj, po prostu ona się pierwsza wbiła. To było idiotyczne. Nie, no nie znam lepszego słowa na określenie tego idiotyzmu, który teraz zrobiłem. Nice. Tylko no wątpię w was, tak naprawdę. No nie odbiegaj aż tak, ty piareczko. Uderz raz Katarinę. Pięknie. Pięknie. Teraz to. Jezu, jesteście bogami. No bogami, no. Bogowie, no. Pięknie, no kurde, to było ładne. To im wyszło bardzo ładnie, kurde. No, przyfarcili, ale... Znaczy, przyfarcili, bo to skill, nie? W LoL nie mam takiego czegoś. Kiedyś, pamiętam, myśleli nad tym, żeby kryty usunąć, żeby zmniejszyć maksymalnie losowość tej gry. Na przykład... Bo jest jeszcze Dota, pewnie każdy to zna. Tam strasznie dużo jest losowych rzeczy. To mnie dziwi w ogóle. Znaczy ja nie lubię za bardzo takich rzeczy. Kryty są ok, no bo każdy jest przyzwyczajony w sumie do krytów, ale kurde, w tamtej gierce, w tej docie strasznie dużo losowych tych rzeczy. Tam są postaci, które mają po, tam nie wiem, po 9% na jakiś skill, wiecie. Jak wam podejdzie gierka, to... Jak wam podejdzie gierka, to zrobicie, a jak wam nie podejdzie gierka, to co? Się zesracie i tyle. No ale kto to co lubi, nie? Ktoś może lubić taką randomowość. Możliwe, że on tu jest. Albo on... No. Quality champion. Jak mu ukradł farmę temu uderowi, to by mi zapieprzył Reda, także... Przecież ja mam smite'a. 0,6 jesteś, chyba 45 farm. Dobry gracz. Dobra, nie wiem za bardzo co tu mogę zrobić. W sensie... Aha, Jarvan poszedł na tego. No dobra. Aha, Jarvan i ta kata tam są. Weźmy sobie to. Cześć, czy ja już nie mam... A, bo ja mam blue. No tak, się dziwię. Czy mam za dużo cooldownów? Ale ja mam blue jeszcze. Dobra, z blue to okej. Okay. W ogóle kamerka. Używam starej teraz. W sensie od laptopa używałem trochę lepszej. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to za bardzo. Niedługo poprawi się jakość kamerki. Tylko no. No to wydaje mi się, że to może być no na dniach. Także spoko. To jest akurat spoko information. Pobiegnę sobie na mida szybko. Czy Drake?
Czekajcie, co to jest? Jo! Jechanka! To było łatwe. No to było piękne. Katabot, jak ja widzę, ją nam idzie. Dobra, Udyr. To jest Udyr, tak? On będzie bagdorował. Jeżeli widzieliście filmik o tym, Urf Udyr, w przyspieszonym tempie pokazał, jak działa Udyr. Po prostu bagdor. Nic więcej. Pięknie. No Udyr. Na Urfie, obejrzcie sobie. Strasznie, według mnie, dobry film, bo się ładnie skończył, tak? No ale ogólnie fajnie Udyr na Urfie. Ja się lubię nim grać, ale jest dosyć słaby na Urfie, nie? Żeby nie było, że to jest jakiś OP champion. Zacznę sobie od Jomu, tam się... No, od Jomu sobie zaczniemy, potem polecimy na Blade'a. Nawet ładna gierka tym Rengarem podeszła. Spoko, cieszę się, że do filmów akurat mi o 3 nad ranem albo w nocy podchodzą gierki. Bo nie muszę siedzieć dłużej, żeby nagrywać. Aż tak długo przynajmniej. Także spoko. Spoczkens tak zwany. Siemaneczko. Masz 12 level? Aha, ty masz 61, no tak. Ja mam 5-0 tankens! What the? Co? Coś stało. Jezus Maria, ograliśmy to. Ha! Jaki fart, moj. Meine Gotte. Pięknie. Spoko, spoko. Bardzo się cieszę. Będzie trzeba rankeda niedługo zagrać. Ale ogólnie mało wyciągałem Rengara na rankedach. W sensie, jak go wyciągam, to no jakoś tak nie szło mi, nie? No ale teraz, jak sobie patrzę, piękna gierka. Zmobilizowała mnie. Może jakiś poradnik wam nagram? Tylko, kurde, nie wiem, czy zdążę. Bo w sumie gier tego... Ale chwilę się ten skończy, patch. A w następnym patchu obiecali znerwić Letality, a podniesie gra teraz full Rengarem, także... Zobaczymy jeszcze, ale nie wiem. Nie wiem. Ja ogólnie zrobiłem niedawno full Letality Rengar. To będzie trochę podobne, tylko że na moim koncie niby. Także no, platynowy Rengar, taka luźna gierka. Chyba na kanale też. Marchia, tu będziesz tego? O, jednak nie. Jezu, nie mam tej erki? What? Nie, jest! Zabiłem go! 0,6 jungle? What? Aha, gościu myślał, że jestem... Co za debile, nie mogę, nie mogę. No ale ja nie obrażam Udyra, ja lubię Udyra. Strasznie go lubię mieć też w teamie, w sumie nie wiem, czy aż tak lubię go mieć w teamie tak naprawdę, ale... to sobie zbudujemy, ale w sumie postać według mnie dobra do grania solo, w sensie solo queue. Bo można ładnie wysplit pushować w ogóle. Dobra, zrób z tego blue, ja i tak nie potrzebuję. Mam 40% CDR-ów już, także spoko. Mam nadzieję, że muzyczka wam przypadła do gustu. Hehe. Bardzo ładna. Biegnę. A, nie wziąłeś tego tureta. A, ty. Halo typie, haha, siema, siemaneczko, kolego.
Dobre, dobre, dobre. Dobry tekst o trzeciej pole. Lecą, lecą. Zastanawiam się, co tu zrobić. A, on wziął w ogóle blue. Ich. Spoko. Ona będzie tu szła. Tu albo tu. A, albo jednak nie będzie tu szła. Dobra, cofam. Czekajcie. Gdzieś będzie szła. Albo Kazik. Albo nigdzie. Wyczekujmy ich. A, nikt tu nie idzie, okej. Okay. Fajnie, fajnie, miło było tam. Miło było. Ciekawe, czy tu dżab. O Boże, trzeba kupić. Jeez. Zastanawiam się, czy klikać R-kę już, czy... Nie, myślałem, że oni będą bardziej agresywni. A, przeliczyłem się. Pozwiałam tego, Cloud Drake'a, racja, 25 momenta przecież. Midalam biorą? Możliwe. Nie wiem, czemu nikt nie próbuje tego zdefować. Nie kupuję nic, bo się nic nie opłaca. Kupię sobie za chwilę... W ogóle to dawało chyba 15 letality. Nie wiem, czy coś kojarzy. A, skoczyłeś, hamie. 4, 1, 2, 3. O Boże. Co to było? Tylko tam kręcza. Szedł do nowań. Nice. No, myślałem, że... Jezus Maria, dobra. Dobra, farcik. Farcik, farcik. No, nie pykło, nie pykło. No Drake'a sobie wezmę, co z tego? Idziemy tam, Kate. Idziemy. O Jezus Maria, co ty dziewczynka, spokojnie. To sobie powiedzmy, bo to z Blade daliśmy, nie? Także no, trochę więcej armor pena, w sensie letalita. Ale patrzcie, ukośnik. Armor Penetration. Jednak. Dobra. To nic się nie będzie działo. Ale sporo tych obrażeń, naprawdę. Co jakoś tak, jak teraz nagrywam na swoim koncie, tak spoko, spoko. Jak się już pogra w sumie trochę. No wychodzą te gry, żeby nie było. To się zdarza się częściej, że gra nie wyjdzie. Jest taka różnica. Siema. Elo. Hehe. Boże, co to jest? Dobra, Zyra. No, przyjemnie. Tylko oni nam biorą topa. Hehe. Dobra, cofnę. Tego nie weźmie, nie? Ale dwa tury jednak poszły. Weźmy to i lecimy to. Dobra, spoko. Mamy wluj AD, mamy bardzo dużo. I armor pena 70, także. Będzie 75, no Boże, trochę więcej. Dobra, weź sobie tą farenkę, już ten. Utop. Co ty? W sensie, nie jestem pewny, o co chodzi w tym pytaniu. O, dlatego się tak zaśmiałem. Bo myślałem przez chwilę, że on się pyta utop ogólnie. 120 fary ma ten ludy, ja mam sporo tej fary. No sporo mi zadałem.
Kha'Zix tu idzie. Jestem ścierwem. Nie wiem, co zrobiłem. Nie mam pojęcia. Nie. A w dupę jestem. Wy to coś gracie? Zyrael, ty masz maska na zyrze, jest chyba lepsza. Widzicie, jest mocna bardzo. You all so low. Co? Wypieprzyła się na mo... 7. Fajny w ogóle ten skin do tego Izreela, wygląda jak Echo. Dziwne. No maska jest strasznie dobra według mnie, no ogólnie. Według wszystkich. O kurde! Ten Tamken jest chyba jakimś bogiem. Albo coś w tym rodzaju. Nie wiem, co się dzieje. Zioc, myślałem, że on to przeżyje. Nie wrócimy tu. Zabij go ktoś. Teraz ty se możesz. Bardzo dobrze, ładnie poszło. To jednak ładnie wyszło. Chyba mój flash i edycja. Cofnij się, bo tu kata idzie. Cofnij się, bo tu kata idzie, ty piareczko. Dobra, mam 9-4, także spoko staty. Ja mam infi chyba teraz budował w sumie. Tak nie wiem, bo... Kurde, letality jest strasznie broken. Nie wiem, czy tego nie lecieć. W sensie ten item i tak mi się przyda ogólnie, więc... A, polecę go. Dobra. Kiedyś pamiętam, się grało inaczej. Pamiętam, że przez jakiś czas był static i canon. One się, w sensie nie były unikatowe te efekty. I one w sensie były unikatowe, ale nie wykluczały się, bo teraz jest tak, że wykluczają się. No kiedyś pamiętam, się grało ten item na rengarze. Jezus Maria, wskakiwało się. Nie dość, że się kryty napieprzało, to jeszcze... A boż, fajnie, no fajnie było. Fajnie było wtedy. 400 AD, w sensie 399 AD. Idę. Uwaga, uwaga. Ogólnie ten typek jest silny, ten Jarvan. W sensie silniejszy. W sumie Kat też jest silny. Ale jestem ściurbem! Co ja zrobiłem? Co ja się wypieprzyłem się na mordę bardzo ładnie. To też jest potrzebne, tak? Zabijcie tą katę, jak ona żyje? Boże, ta katę jak klika, jak szalona, 12,6, 170 farmy. Ale słabo to zrobiłem. Nie, to było słabo po prostu. Jakoś tak z nich wbiłem i padłem jednocześnie. Nie wiem, to było słabe i tyle. Co wy tu planujecie, plapany? Domirot YouTube. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich widzów pana Domirota. O Boże. Za 10 sekund mam ulti. W sensie oni robią teraz Drake'a, okej. Okay. To było słabo, co teraz zrobiłem, strasznie. No bo skoczyłem i padłem. No niepotrzebnie bardzo. Czy ono będzie, czy ktoś będzie od nich szedł? Na bota prawdopodobnie, czy ktoś? Widziałem tu Katarina. Welcome, my friend. Patrzcie na to. Żartowałem, nie patrzcie. To był żarcik. Nie. Wiecie. Co tu się w dupę dzieje?
Brakuje mi 400 golda do tego itemka. To trochę sporo. No ale w sumie ten item mi się przyda. Będę go sobie używał przed wbitą. No i obroni przed tym spelem chociaż jednym. Gościu nawet... On się nie może zdecydować. Patrzcie, debil. Debil! Gościu, zdecyduj się. Ładnie wyplułeś. O kurde, to było ładne, serio. Przecież to nie był żart. To ten, to nie był sarkazm. To było ładne. No, udyr. 2 na 10 trochę. Hehehe, za takie żarty, nie? Wiecie, stare czasy. 2 na 10. Tam nie wiem, kiedy to było. Te żarty 2 na 10. Przydało mi się infi. Co się dzieje? No ja idę, idę. W sensie barona moglibyśmy wziąć, nie? Mi się wydaje. To, że budził erki. Erkuje jak szalony. Ci ze poszli w ogóle. Ile z cooldownu? 42 sekundy, dobra. To jest już... Aha, bo ta, bo oni mu znerfili to ulti przecież. Strasznie mały ten ma teraz. 20 sekund, 30 to ile miał? 30? Chyba ta. Jezus Mary, odsuń się tutaj. Dobra, jedno to wam wystarczy. Nara. O kurde, co 400 mu przypieprzyłem z E. Co? Co się w ogóle stało? Łatwo. Łatwo, 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 łatwo. Do wygrania jest po prostu prosta. Ten co kupił Trinity i myślę, że dzięki niemu teraz wygraliśmy, bo ma Trinity. Mam nadzieję, że nie słyszycie jak napieprzam w klawiaturę za 5 zł z Niemiec, no ale... Chyba z Niemiec. Tak przynajmniej napisane było na Allegro. Staćmy na... O kurde, o kurdi. Dobra, ona tam idzie. 500 AD mamy, więc spoko. Kiedyś się dało chyba więcej tego AD. Czekajcie, co oni wycofali od AD? Nie wiem, co. Dobra, weźmiemy to. Przejdźmy się na tego mida szybko. Czy z Willona ma tak zwane? O kurde. Widzicie to? The hound is on. A kurde, panie Kha'Zix. Trzeba się zebrać. Jest! Wygrałem tego trzy. Ja pierwsze te emocje. Nice. Aha. Myślę, że ten typ będzie tu szedł. Nice. Wygrany. Wygrałem. The Hound is on. Także spoko. Wygraliśmy challenge'a. Także wiecie, od dzisiaj się zajmuję challenge'ami. Spróbuję nie ziewać challenge. Tam te inne sprawy. Na nich kończą grę. 2300. Kurde, dobra gierka, że tak powiem. Nie no, bardzo mi się dobrze gra tam. Dawno mi się tak, aż tak dobrze Rengarem nie grało, także wiecie, to też jakieś ma znaczenie. What? Czegoś się zgniotłem.
Ja pieprzę, jak to jest łatwe. Co to jest? What? A, to jest na normalach, racja, ale on 30%. Okej. Okay. Mam 600 AD. Najsik, najsik. Szkoda, że nie mamy Infernala żadnego. Ale 600 AD, nice. Pamiętam, że Nightblue miał chyba 1000? Coś takiego, nie? Zastanawiam się, jak on to mógł zrobić. Ale fajnie, że to działa na normalach. Spoko, bardzo mi się to podoba. Kurde, no nie skacz mi klawiatury. No mocy na ręka, w sumie nadal. Myślałem, że jest słabszy obecnie, w sensie jest słabszy obecnie. Bo no to kiedyś miał normalnie, to ciekawe co miał wcześniej, plus 50% AD? Uf, dupę. Ajsik. Czekajcie, cofnę sobie. 640, ja chyba go nagrałem, ile ja miałem AD? 800? Nie pamiętam, ale wiem, że go nagrałem na PB. Miałem chyba 850 AD, tak mi się wydaje. Nie wiem, dwa Infernale? Nie pamiętam już. No to było dawno temu, jak dostał tego reworka. Jak chcecie sobie zobaczcie. Sporo tego AD wtedy było. No i też się fajnie grało bardzo. Wskakiwałem i zabijałem tak naprawdę. No. Nawet ten ping nie przeszkadzał. Więc nic nie znaczył. Sztuka będzie szła. Katarinko. Cholera. Elo. Mamy dubla, mamy dubla. Lecimy po pętę. No padnie od tego reda. Gdzie tylko zjadasz? Nie, typie! 18 fragów, dobra. Kończmy to. Nie ma co przedłużać. Gierka i tak świetna wyszła, także spoko. Ten cło! 75 armor pena i kryty. I życie szlachcica. Także tyle, no. Także luźna gierka Rengarem wyszła w sumie w takiego full AD tak naprawdę, no ale no, spoko. Także platynowy Rengarek zaorany pięknie. Jeżeli się podoba, zostawcie suba i ocenę. Na razie.